na Białym Krzyżu, przełęczy Salmo Polskiej między Wisłą i Szczyrkiem. Synoptycy ostrzegają, na południu Polski oraz na Podlasiu sypnie śniegiem. Na pozostałym obszarze będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady także nad morzem. Teraz to wszystko, a więcej informacji w Polskim Radiu 24 już za niecałe pół godziny. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. A teraz obiecana wizyta w jednostce wojskowej komandosów w Lublińcu. Po kilku latach przygotowań i uzgodnień zaczął tu działać ośrodek szkolenia wojsk specjalnych. Po raz pierwszy o przyjęcie do specjalnostek mogą starać się osoby z cywila. Do tej pory do takich formacji jak Grom, Formoza, Agat czy Nil mogli startować tylko żołnierze. Od teraz jest inaczej. Pod koniec października kilkadziesiąt osób przeszło pomyślnie wstępne testy. Ochotnicy zaczynali od sprawdzianu na hali sportowej. O tym, jakimi umiejętnościami musieli się wykazać, opowiada Krzysztof, instruktor wychowania fizycznego z jednostki komandosów w Lublińcu. Egzamin zdechu składa się z dwóch części. Jedna część jest to część halowa i bieg, wytrzymał słowie, i druga część jest to sprawdzenie z umiejętności pływania. Część halowa składa się z trzech prób. Jest to próba siły mięśni ramion, siły mięśni brzucha i szybkości zwinności. I bieg wytrzymałościowy oparty dla mężczyzn. To dystans 3 km, dla kobiet jest to dystans 1000 metrów. I część ta druga, pływanie, jest to przepłynięcie 50 metrów, dowolnym stronie. Pan używał takich wojskowych sformułowań, tak? Czyli wytrzymałeś brzucha, wytrzymałeś ramion, czyli chodzi o klasyczne co, brzuszki, pompki? Brzuszki, zgodnie z opisem ćwiczenia, szybkość jest winna, jest to bieg pochadłowy 10 metrów, 10 razy 10, dla kobiet jest to koperta, no i siła mięśni ramion, czyli pociągają na drążkę do sobie. I dużo tego trzeba zrobić? To zależy, ile się punktów chce uzyskać. Można uzyskać od 10 punktów i na drążkę na przykład jest to minimum jest 7, a na 10 punktów trzeba zrobić 16. Ale oczywiście im więcej, tym lepiej, bo to też się w ogóle nie rachunku liczy. Wygląda to tak, że około 50% osób jest chowana, natomiast reszta...